Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników leśnych wypadów na najnowszy film. Oto w moim i Grzesia wykonaniu, czyli jest ze mną Grzesiu. Grzesiu, siema. Siema. No i Grzesiu, co i jak? Za czym dzisiaj chodzimy? No za rydzami, bo poza tym to chyba... Nic innego. No kanie bym chciał znaleźć, ale nie ma w tym lesie kani. No, nie ma w tym lesie kani. Więc rydze mleczaje, na dodatek deszczyk pada, więc zaczynamy najnowszy film z lasu. Czyli jest na tą chwilę godzina 9.12.2021 i w ten wtorkowy dzionek nakręcimy z Grzesiem jakiś materiał oto z tego lasu. Czyli nie przedłużając już dłużej, zaczynamy, czyli kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zakładamy sprzęty, będziemy badać tą miejscówkę. Czyli, panie ordynatorze, czas zacząć dzisiejszy zabieg. Szybko to zrobimy. Szybko to zrobimy. Szybko to zrobimy bezboleśnie, więc musicie być cierpliwi. Więc jeszcze raz zapraszam na najnowszy film w naszym wykonaniu. Czyli mamy pierwszą sztukę, nie inaczej. Więc zobaczymy, co jest grane. Czyli jak widzicie, sztuka. No ale co z tego, jak jest wszystko robaczywe, więc nie ma za bardzo co, więc szukamy mniejszych, a nie jakichś starych kapci. Więc drodzy Państwo, pochodzimy, tak mówię, jest godzina 9.08, mamy 2,5 godziny powiedzmy. Z tego względu, że o 12 mam jeszcze dentystę dzisiaj, umówioną wizytę, więc muszę jechać. I na dodatek mamy dzisiaj z Grzesiem drugie zmiany, czyli 14.30 tyrka w pracy. Więc taki szybki wypad do lasu. Taki aktywniejszy dzisiaj dzionek. Wypad do lasu, później dentysta i tyrka w pracy. Tu co mamy? Co tu mamy? Kolczak. To był kolczak, czyli grzyb jadalny. Kolczaki, jak ja to mówię, kolczaje, bo tak je nazywam, a dokładnie to jest kolczak, grzyb jadalny. Ok, ale interesują nas rydze mleczaje, więc pochodzimy, szukamy i miejmy nadzieję, że coś natrafię. A tutaj co mamy? Co tutaj mamy? Co tu mamy? Co tu mamy? Nie, to są psioki. Myślałem, że kozaczki, a to są grzyby, które nas nie interesują. Mam nic. Grzesiu ma jakieś cztery pytki, ale nie ma, więc musimy iść w inne miejsce. Zobaczyć, bo tu nic nie ma, więc zawijamy się trochę dalej i zobaczymy tam, co będzie rosło. Tu coś mamy, ale co to jest? Zobaczcie, rozpadł się w rękach. Zobaczcie, wszystko suche i to nie rośnie. To nie rośnie. Tu gałęzie kolejny,
i to wszystko stare. Stare, suche. Nie ma nic, co by świeżego rosło. Tu mam jakiegoś pytka. Jest zdrowy, ale jest. Jest, jest. Pierwsza sztuka. Pierwsza. Tu, tu drugi. Tak? Drugi. Więc tego musimy skrobnąć, drodzy Państwo, tak aby nie było żadnych niedomówień. Jest druga sztuka. Więc, ale powinno tu być ich więcej. Więcej, więcej. Zdecydowanie więcej. Ale nie ma co marudzić. No! Wszystko stare, naprawdę. Wszystko jest stare. Zobaczcie. Zobaczcie, wszystko stare. Ale szukamy, szukamy. Więc widzicie sami, jak to wygląda, że w tym roku słabiutko z grzybkami, w innych regionach kraju na pewno dopisały, ale ten rok jest słaby, czy to przy prawuskach, czy to na razie na mleczajach, rydzach, słabo. No ale taki wypad dwugodzinny, pośmigamy. I najważniejsze, że dwie sztuki są. Małe, bo małe, ale grzybki zaliczone. Strupek. Oj, może dopiero faktycznie będą, ale zbieramy to, co rośnie, czyli pytki, które nas dzisiaj interesują. Które nas dzisiaj interesują. To nie, to nie, to nie. Same w większości ogryzki. A małe dopiero co rosną. Widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. A małe dopiero rosną. I na dodatek trzeba wykrajać tu duży i na dodatek trzeba wykrajać jeszcze tak, aby móc sobie coś z tego zrobić, czyli na blaszkę, masełko
się, że na razie słabo. Z tymi naszymi grzybkami. Nawet robaczek siedzi, więc nie ma co wykrajać. Nawet nie ma co wykrajać. Wszystko w większości robaczywe. Tylko kilka młodych. Co? No nic świeżego nie ma. Tak Grzesiu mówi. Słyszycie, jak Grzesiu mówi, nie ma nic świeżego. Tylko wszystko stare, ale pochodzimy jeszcze, tak mówię, przynajmniej do 11:00, półtora godziny jeszcze mamy i może natrafimy jakieś miejsce, gdzie się coś trafi do wzięcia świeższego niż to, co do tej pory trafiamy. Grzesiu, jak jest? No jak jest? No jak jest? No nie ma nic w ogóle, te grzyby to chyba spryskali czymś po normalnie aż... Ale nawet... Tak, ale nawet muchomorów nie ma. Nie ma nic w ogóle. Nie ma nic w ogóle. Ja znalazłem podmuchem, bo inaczej bym nie znalazł ich, ty. Zobaczcie. No same takie, no to tylko podmuchem. I więcej nic. No oprócz tych takich, co się nie nadają do niczego. Do niczego. Więc musimy... No jest te grzyby, ty. No nawet koloru nie mają, pa. Nawet koloru nie mają. No. Tragedia, więc grzyby spryskane są czymś i ich po prostu nie ma. Nie ma! No więc odjechało wszystko. Odjechało wszystko, nic nie ma. Więc idziemy dalej i zobaczymy, może coś fajnego trafimy. Ryc, który zamienił się nie wiadomo co. No. Koloru nie wiadomo jakiego, wyspały się moje. No i zaś tu jest jeszcze drugi. Co się z nimi w ogóle stało? No przecież nie było tyle mrozu, żeby przemarzły. No właśnie, no przecież one nie przemarzły, tylko... O, ale te to ładne zebrałeś teraz. A, to wypadły mi. Cztery sztuki. Wypadły mi. Myślałem, że teraz, bo takie ładne w jednym miejscu. Więc, drodzy Państwo, grzyby są spryskane nie wiadomo czym i dlatego nie rosną. Trochę żartu nie zaszkodzi. Ale faktycznie widzicie, drodzy Państwo, że nie ma. Ale może coś trafimy. To bierz. To może być dobre. Ty mówiłeś o... No może być, no bo kolor już ma. Ten nie? Będzie tak, ten będzie jeszcze zdrowy. Ale Grzesiu, będzie zdrowy? A czy zdrowy? Kolor ma. Ten się nadaje po prostu... Do... A czy on będzie zdrowy? To nie powiedziałbym z tego. Ale kolor już ma. Tak, no, robaczki też. Do odkrajania musiałby być, wiesz. To ja to dziękuję, wiesz. Tak, Grzesiu, dziękuję, no. Ale weź. Ale tak, przekroję taką... jeszcze na pół. No. Każdy już, grzyb na wagę... Z... Jak już jedzą, to niech go zjedzą. No, co z nim będę zabrał posiłek, no. Jak już... Smacznego. Smacznego dla robaczków. I zobaczcie, Grzesiek, i to powinno być tak. Zdrowe. Tu jest też, pan. Tak, no ale to... Okej, no. Czy ja wiem, czy to zdrowe, no. Ale powinno być. Powinno być. Przecież nie było ale tyle... Ale zaś kolor, no nie wiem. No, ten... Nie było powinno tyle, nie było tyle mrozu, żeby... Krój to wszystko. Nie no. Zobaczcie, no, no co, nic. Flak tego nie chciał no, posmakować. Pewno. Tam ładniejszy jest. No, nie wiem, czy jest ładniejszy, bo się rozpadł w ręce. Jeszcze tego weź, Grzesiu, co rzuciłeś. Tego? No. No co tu podnosisz, ty no. Drugi, tli to. To też nie ma co podnosić, zobacz, to jest no, kapeć na bok. Kapeć. Nas... Więc drodzy. No pyskali chyba po nim, bo normalnie na ciągu. Więc drodzy widzowie, widzicie, że kilka maluszków. No ale tego mało się trafia. I przeważnie grzyby, które widzicie jak wyglądają. Wysuszone, przesuszone.
Nie mówię za nas. Tak, no mam jakieś dwa, ale suche. I od razu widać z góry, że to nic z nich nie będzie. Zobaczcie. Nic nie ma. Ale się trafiają. Świeżego. No to jest nadzieja, że będą, ale z tym, że nie na pewno. Idziemy gdzie indziej. Ryc to jest, no. Ja wiem, bo tworzył taki wyblak. Ślimak zainteresował się nim. Ten to w ogóle łusek, o co tu chodzi? Tak się zrobił za twardo. Nie, nic z tego nie będzie. Nic. Tu wszystko rośnie. Wszystko, widzę. No. Tak widzicie, wszystko takie nie nadające się i robaczywe. Nic z tego nie będzie. Drodzy Państwo, nic z tego nie będzie. Tu wszystko po rydze. Ale jeszcze raz pokażę jakie. Zobaczcie co się dzieje. Wszystko. Ale jakie. Dobrze. Idziemy, może trafimy w końcu jakieś rosnące w innym miejscu w tym lesie. No ale cienko to widzę. No okazji, to są trujące grzyby. Są trujące grzyby? To nie wiem, co to jest, ale to może ryc mutant. Jest mutant ryc. Zobaczcie. Zobaczcie, ale to widzisz pan. Ale zobaczcie drodzy widzowie jaki. Jaki, ale z choróbsko jak jeszcze coś. Zobaczcie, ryc mutant. No. Wiadomo o co to będzie. Tam jest. Jeszcze tam taki... kolejne. Tak, ale... I to powinno być wszystko dzisiaj zdrowe. To jest po prostu... Powinno to być dzisiaj wszystko zdrowe i powinno to wszystko dzisiaj wylądować u nas w koszyku. Ale nie wyląduje, dlatego że wszystko to jest... Wszystko to jest... Nie, idziemy gdzie indziej. Idziemy gdzie indziej. Grzesiek! Ale patrzcie, Grzesiu! Ale zobacz ten jeden. Co pokazałeś? Nie, no nie mutant, ale wiesz. No patrzcie. No to zdrowy jest. No to bierz go. Ale nie. Bierz go weź. Nie, bierz go. Bo i tak no dobra, to dla ciebie pójdą. Okej. Okay. Jest tak, że Grzesiu woła, że prawdopodobnie ma zdrowego. Tak. Dobrze, nie. O, to. Nie mówię o tym mutancie. Nic. Czekaj, bo takiego małego znalazłem, ale to też jest... Nie wiem co to jest. To jest po prostu coś jest. No ale wiesz, no zobaczymy, nie? Dlaczego przejdziemy dalej. No, prawdziwy okaz. No, weź go na pół. Zobaczymy. Na pół go. No ale niech widzowie wiedzą, co się dzieje z tymi grzybami. A nie było takiego wielkiego mrozu. Zobaczcie. Tam jeszcze jest. Jest. Ogryzek. Widzicie, wszystko. Zobacz tam próbno. Te mutanty, to same mutanty. Tak. Ale nie tak by. Przejdę dalej. O, Grzesiu! O, patrzcie, Grzesiek. Ale zobacz, patrzcie. To może być, wiesz, tylko żeby było więcej. One przetnij go na pół. Ten będzie dobry. Przetnij go i tak bierz, bo grzyby dla ten ciebie. Ten będzie dobry. Bierz go. No biorę go. Takie oto biorę. Grzesiek, mała patelnia może kubu, będzie zobacz, cała. Pa, może będzie cała mała patelnia. Oby. Więc grzybki zbieramy dla Grzesia. Grzesiu, weź no, bo nóż mam schowany. Pyknij go. No więcej już nie trzeba kroić, powiem ci. Więcej nie trzeba. Więc widzicie, że to jest, tylko w jakim stanie.
jakim, drodzy Państwo, stanie są te grzybki. Widzicie to na filmie. Tak, pokazuje, że powinno być wszystko zdrowe, a jest w większości wszystko robaczywe, zgniłe i nie dające się do zbierania. Więc tego jest. Lecz widzicie, w jakim stanie. Szukamy dalej. I oby trafić jakieś fajne mniejsze, ale nic z tego nie będzie. Naprawdę nic, bo już kilka miejsc. Ale wszystko, co nie nadaje się do zbierania. Tam jeszcze jakiś ogryzek, ale niech będzie. Dobra, szukamy. Ale pieczarka prawdopodobnie. Tak, leśna pieczarka. Grzesiu, chcesz pieczarkę? Grzesiu nie chce pieczarki, więc baja, ale to była pieczarka. Mnie to cieszy. Cieszy. 9:45. Szybciej przyjadę do domu. Odświeżę się do dentysty. Nie będzie takiego, takiej pogoni. Ale pospacerujemy jeszcze trochę. Grzybki nie są najważniejsze. Dodatkiem tylko są do mojego filmu. A film, czy byłyby grzyby, czy nie, to i tak się ukaże, bo pokazuje to, co rośnie i jak jest w tych moich, jak to się mówi, lasach. Czyli na tą chwilę to, co pokazuje. Nie ma nic, nic nie rośnie. Kilka małych, ale to wszystko widzicie sami na moim filmie. Więc idziemy dalej. Pochodzimy jeszcze trochę ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. No to podejdź go. No. Może być. No, Grzesiek, no wiesz jak z tymi grzybami. Tak. Weź go w rękę, pokaż, bo i tak mało co, chociaż widzowie wiedzą. Jaki by nie był. No, ale nic z tego. No, no co wy to... Co tutaj z tego można mieć? Nic. Satysfakcję, że się znalazło, zerwało. Ale robaczymy. Grzesiu, a tego weź, pyszniej. Ten będzie zdrowy. Prawdopodobnie, bo już ładnie wygląda. Może. No, z tym, że na pewno. Weź go, przekrój. No, no odkroiłoby, to by było może. No. Jak odkroisz, to i na blachę rzucisz. I tylko tyle. Tylko blachy nie ma. Tylko blachy nie ma. Więc widzicie, Grzesiu miał sobie dzisiaj grzybówna zbierać, sprzedać, kupić porządną blachę. A to ani grzybów, ani blachy. Smaka na rydze miałem, a teraz mam smaka na maka. Teraz ma smaka na maka. Jak to mówię, zamiast rydza mam smaka na maka. Więc drodzy widzowie, tak to mniej więcej leciało. Wracamy się, wychodzimy, bo wszystko jest robaczywe, a to co małe, to dopiero rośnie. I trzeba poczekać jeszcze jakieś kilka dni, aż to wyjdzie. I wtedy przyjedziemy i będziemy zbierać te nasze grzybki. Więc pomału kończymy. Idziemy do wyjścia z lasu, bo nie ma już sensu siedzieć. Godzina 10. 10. godzinka czasu i nic konkretnego, tylko kilka maluszków, które dopiero rosną i będą. No Grzesiu, co powiesz? Nie no, brakuje mi z 5 jeszcze na patelni. No to będziesz miał ode mnie. Tylko trochę większy. Tylko trochę większy. Masz 2, 4, 5, ja 2, 4, 6, 10, 11. Na to najmniejszą akurat. Na masełko. Na masełko. No ale będziesz miał dzisiaj. Nie, no, no ale jak blachy nie masz, to jak to sobie zrobisz?
No na patelce malutkiej, no. A, na patelce malutkiej. Dobrze, więc... Tak, jak tu jeszcze jakiś mały będzie. Będzie mały, to jak Grzesiek mówi, że będzie mały, to żeby nie był czasem duży, taki przerośnięty, jak wcześniej pokazywaliśmy, czyli gigant. Gigant. Grzesiek, tu są maślaki. Nie wierzę. No chodź, zobaczysz. No ja to i tak grzybów nie biorę, nie? Ale zobacz, jakie piękne. Zobacz, pa. Aż 3 sztuki? No zobacz. No widzę. Nie zrywam ich, bo niech sobie rosną. Zobaczcie. Niech sobie rosną. A tu są rydze. Idziemy. Pa. Jeden, drugi, trzeci. No nagraj, bo to no. Jest rydz. No ale co mam nagrywać? Tutaj coś się z nimi stało po prostu. Coś się z nimi stało. No zobacz. No. No. Ale to są, Grzesiu, te, które nam spryskali. Spryskali, dokładnie. Spryskali, tak, a nie zbierali tych naszych grzybków. Więc, drodzy Państwo, leciało tak, pokazaliśmy to na filmie. Nasz sprzęt stoi już tutaj przy wyjściu z lasu. I tak to mniej więcej wygląda. Grzesiu jeszcze polazł gdzieś. A ja mówię, że kończymy, kończymy. 10:04, godzinka po lesie chodzenia, ale nie ma. Nie ma, powiem tylko, że te grzybki dopiero będą. I tak to mniej więcej leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału. Będą mnie śledzić na bieżąco. Dzwoneczek. I łapki, łapki. Zdecydujcie się, drodzy Państwo. Bardzo Was proszę, czy w górę, czy w dół. Tak, dla zasięgu, czym więcej łapek, tym filmy moje dalej pójdą w świat, więcej ludzi je obejrzy i tak to leciało. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim z całego serca. Na razie, cześć!